Szeroki zakres usług foto-wideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl. Sobotnie popołudnie to dla piłkarzy Podlesianki i Katowice pojedynek z Unią Rędziny. Podopieczni Dawida Bremera w tym sezonie jeszcze nie przegrali, a ostatnio zaliczyli świetny występ w wyjazdowym spotkaniu z Ruchem Radziąków. Zawodnicy Podlesianki na murawie pojawili się w specjalnie przygotowanych koszulkach z napisem "Trzymaj się, kapitanie". Chcieliśmy tym pokazać, że jesteśmy z nim, gramy dla niego, że on daje nam takiej motywacji i że po prostu bez niego no to nie wyglądałoby tak samo. Chodzi tutaj oczywiście o Marcina Rosińskiego, który wypadł z gry po spotkaniu z Ruchem Radziąków. Zobaczmy składy obu drużyn na to spotkanie. Pojedynek rozpoczynają gospodarze. Piąta minuta meczu, no i pierwsza okazja stworzona przez ekipę gości. Andrzejewski na lewą stronę do Arkadiusza Porochnickiego. Ten czaruje Marcina na wrota, piłka w pole karne. No i tam uprzedza Bartosza Bąka znakomitą interwencją Bartosz Witas. Dosłownie chwilę później piłkę przejmuje Bartosz Nowotnik i szybko zagrywa na lewą stronę do Daniela Paszka. Paszek schodzi w pole karne, Paszek strzela, odbija to Margas, jest Mendela i gospodarze bardzo szybko obejmują prowadzenie. Patryk Mendela wpisuje się na listę strzelców, no i daje tym samym prowadzenie drużynie prowadzonej przez Dawida Bremera. W 11 minucie gry piłka pod polem karnym Podlesianki, ale przejmuje ją Daniel Paszek, który błyskawicznie rusza na połowę rywala. Paszek już przed 16 Unii, zagranie do Jacka Jarnota, ten dogrywa wzdłuż bramki do Mendeli i 2-0 w 11 minucie spotkania. Błyskawiczna kontra wyprowadzona przez Podlesiankę. Znakomite zachowanie Daniela Paszka, który z piłką był szybszy niż pozostali zawodnicy. No i fantastycznie rozprowadził piłkę do Jarnota, a ten wyłożył Mendeli. 2-0 w 11 minucie tego meczu. A to już minuta 14. Paszek na lewo do Bartosza Witasa. Ten zabiera się z piłką w pole karne. Mamy tam jednak zagranie ręką i będzie rzut karny dla Podlesianki Katowic. Gospodarze przed ogromną szansą podwyższenia wyniku. Jacek Jarnot, pewny strzał z 11 metrów. No i 15 minut wystarczyło, żeby Podlesianka w tym meczu prowadziła już różnicą 3 bramek. Wyczuł intencję Jarnota Margas, ale nie zdołał odbić tego strzału. Przy linii bocznej cały czas żył tym meczem trener Dawid Bremer. A pod bramką Marcela Owsińskiego groźnie było w 23 minucie. Strzał na bramkę Bartosza Bąka, dobrze broni jednak golkiper Podlesianki. Cztery minuty później goście mają rzut wolny, uderzenie na bramkę, podbija piłkę Wacławski. No i ta odbija się jeszcze od poprzeczki i wychodzi na rzut rożny. To tyle jeżeli chodzi o pierwszą połowę. Drugą zaczynamy źle od straty Daniela Paszka. Sam na sam z Owsińskim Piotr Andrzejewski, no i strzela bramkę dla Unii Rędzin. Goście dość szybko strzelają, jak się później okazało, honorową bramkę w tym spotkaniu. W 52 minucie Paszek na lewej stronie schodzi do środka, jest faulowany przez Marcela Przygockiego. Będzie rzut wolny dla ekipy gospodarzy. Do piłki podchodzi poszkodowany w tej sytuacji Daniel Paszek. Uderzenie na bramkę, fantastyczny strzał. Piłka nabrała bardzo dziwnej rotacji, która
kompletnie zmyliła Mateusza Margas. Spadający liść tylu Cristiano Ronaldo, Portugalczyk na pewno nie powstydziłby się tego strzału. Minuta 63 i atakuje Unia Rędziny, piłka już w polu karnym, mają pod nogami Jakub Rumin. Rumin strzela nad bramką Marcela Owsińskiego, ale było groźnie pod bramką gospodarzy. Minuta 67, ponownie przy piłce ekipa gości. Dośrodkowanie w pole karne. Nie udało się oddać jednak strzału, no i to napędza błyskawiczną kontrę Podlesianki. Jarnot do Paszka, ten podaje z powrotem do Jacka Jarnota. Jarnot poradził sobie z Mikołajem Kępą. Jacek Jarnot! 5-1. Znakomita kontra wyprowadzona przez Podlesiankę. 8 asysta Daniela Paszka w tym sezonie i 8 bramka Jacka Jarnota. No, początek sezonu w wykonaniu tego duetu rewelacyjny. Siedemdziesiąta czwarta minuta. Atakuje Unia Rędziny, strzały na bramkę, fauly Mateusza Wacławskiego. No i sędzia wskazuje na 11 metr. Goście będą mieli szansę strzelić drugą bramkę w tym meczu. Do piłki podchodzi Arkadiusz Porochnicki. Broni to jednak Marcel Osiński, któremu ta interwencja sprawiła dużo radości. Wyczuł intencję strzelca bramkarz Podlesianki. No i Marcel Owsiński daje sygnał, że rywalizacja z Arturem Tomankiem w tym sezonie wskakuje na jeszcze wyższy poziom. Cieszyłem się, że mogłem pomóc i pokazać drużynie, że jednak no, rzuty karne wydaje mi się, że są jakąś tą moją mocną stroną. Zawsze jestem blisko, a udaje się niekiedy obronić. W 82 minucie Podlesianka ma rzut wolny, do piłki ponownie podchodzi Daniel Paszek, strzał na bramkę i kolejne piękne trafienie tego zawodnika. Po dwóch bramkach z rzutów wolnych na konferencji prasowej padło bardzo kluczowe i naprawdę zasadne pytanie. No dzisiaj, po dzisiejszym meczu myślę, że można mu taki przydomek dać. No kapitalne dwie bramki z rzutów wolnych. No Pacho czekał na te bramki. W pierwszych trzech meczach 6 asyst. No dzisiaj dołożył w końcu te swoje upragnione trafienia. Ale my tutaj jako sztab patrzymy na całokształt, patrzymy na wynik globalnie. Czy ostatecznie bramkę strzela Paszek, czy Jarnot, czy ktokolwiek inny. Dla nas to nie ma dużego znaczenia, liczy się zespół. Podlesianka ostatecznie wygrywa bardzo pewnie z Unią Rędziny 6-1 i jest wiceliderem tabeli w czwartej lidze. Przede wszystkim chciałem bardzo serdecznie pogratulować drużynie gospodarzy, która w tym dniu, tak jak już rozmawialiśmy na boisku, była do bólu skuteczna. My tak naprawdę nie wieszliśmy w pierwszych 15 minutach, szybko stracone 3 bramki, które tak naprawdę ustawiły mecz. Później chcieliśmy przechylić szale zwycięstwa, czy też chociaż doprowadzić do remisu. Strzelamy bramkę na 3-1, a później niestety wszystkie kontry, które drużyna Podlesianki miała, wykorzystała. Tak naprawdę jednej nie strzeliła z tego co miała. Oczywiście ten wynik 3-0 ustawił w pewnym sensie te zawody. My byliśmy po dwóch bardzo ciężkich meczach. No, pierwszy mecz z Piastem Gliwice. No niesłychanie ciężki pojedynek, który wygraliśmy w końcówce. Później środowy mecz z Ruchem Radziąków, no również na takim bardzo wysokim tempie, więc gdzieś tam w jakiś sposób spodziewaliśmy się takiego meczu kryzysowego. No dlatego bardzo cieszy ta skuteczność, która dzisiaj była no, wybitnie wysoka. No i nie ma co ukrywać, pomogła nam ustawić ten mecz, który wcale nie należał do łatwych, bo Unia dzisiaj postawiła wbrew wynikowi bardzo wysokie warunki. Wiadomo, że taki wynik też daje od pewnego momentu meczu trochę więcej luzu, którego jednak potrzebowaliśmy w tym meczu, jako że po ostatnich dwóch naprawdę byliśmy dosyć mocno zmęczeni i było to widać, myślę, po części w większości zespołu.
No i bardzo się cieszymy, że pomimo tego udało nam się taki wysoki wynik osiągnąć i dopiąć swego. Rywal postawił trudne warunki. Gdzieś też odbiło się nasze zmęczenie po środowym meczu. My graliśmy w środę, rywal nie grał. Było widać, że chłopcy z Lędzin są bardziej wypoczęci od nas. Jednak wydaje mi się, że mimo słabszych momentów zdołaliśmy przeciągnąć wynik na naszą korzyść i doprowadzić ten wynik do końca. Podlesianka w najbliższą sobotę wyjedzie na spotkanie z Dramą z Brosławice, a początek tego meczu zaplanowano na godzinę 11. Dla kibiców, którzy nie będą mogli pojawić się tego dnia na spotkaniu, przygotujemy transmisję na żywo.